Dzień dobry, dobry wieczór. Za oknem ciągle jasno. Mam nadzieję, że do mnie dołączycie, czy już tam zaczęliście weekendzik. Mam nadzieję, że spędzicie tych kilka chwil z Sutrykiem. Bardzo serdecznie Was do tego zachęcam, namawiam i witam raz jeszcze. Zresztą dzisiaj jest gdzieś tutaj za mną, czai się tygrys, muszę uważać troszeczkę. Dzień dobry Pani Joanno, dzień dobry Pani Izo. Pan Marcin, fajnie, że jesteście. Fajnie, że jesteście zmęczeni trochę po tygodniu. Pierwsza? No nie, jutro musi Pani spróbować, Pani Natalio. Ale może dzisiaj możemy wszystko zmieniać, słuchajcie. Ten, który był piąty, możemy uznać, że był pierwszy. Jesteśmy akurat w takim momencie, w takim okresie życia tego kraju, narodu, że możemy naprawdę dowolnie wszystko sobie ustalić. Kto był pierwszy, kto był drugi, kto był piąty, także nie ma to dzisiaj większego. Nie mamy większych ograniczeń, możemy, słuchajcie, o tym zdecydować. Kto tam jeszcze jest? Jest Pani Wiesława, Pani Krystyna, no słuchajcie, dołączycie, dołączajcie. Tak właśnie tutaj spoglądałem przed chwilą na konferencję live urzędującego prezydenta, pana prezydenta Andrzeja Dudy. Coś tam usiadło u niego 4000 osób, także dajmy chociaż, niech będzie nas 1000. Pokażmy, że Wrocław jest. Cześć Andrzeju. Witam pana mecenasa. Cieszę się, że jesteś z nami i że mam nadzieję wytrzymasz do końca. Kochani, dobrze, to w oczekiwaniu na bicie zegarów z wieży ratuszowej garść statystyk. Słuchajcie, 45 nowych zakażeń na terenie Dolnego Śląska. I moi drodzy, w kraju 340 nowych przypadków, niestety 21 zgonów. No i w ciągu ostatniej doby przebadano i wykonano 17 tysięcy testów. To jest ciągle 17, to jest ciągle mniej niż 20, ale trzymamy, moi drodzy, kciuki, że wreszcie kiedyś do tych 20 tysięcy testów dojedziemy. Tym bardziej, moi drodzy, że epidemię opanowujemy dużo wolniej niż inne kraje. Od wczoraj mamy 324 wykryte zakażenia. 5 maja było 425 przypadków, a średnia, jak sobie policzymy, z ostatnich dwóch tygodni to 321. Czyli długoterminowy trend jest więc pozytywny, powiedzmy, utrzymuje się na podobnej średniej. I odniósł się właśnie dzisiaj, moi drodzy, do tej dynamiki wiceminister zdrowia, pan Waldemar Kraska, który powiedział dziś podczas konferencji prasowej: musimy nauczyć się żyć. Musimy nauczyć się żyć z koronawirusem. Obok niego, tak powiedział, więc myślę, że ruch między poszczególnymi państwami na pewno wróci. Na jakich zasadach wróci i kiedy wróci, tego jeszcze nikt nie wie. O tym dowiemy się pewnie w najbliższych tygodniach. Tym samym pan minister powiedział, że w jego głębokim przekonaniu, bo nie chciałby budować takich złudnych nadziei, ale że w jego głębokim przekonaniu te wakacje, o ile się w ogóle zaczną i jak jeszcze będziemy mieli na nie siły i pieniądze, to raczej spędzimy w kraju. Ja tam i tak spędzam na ogół w kraju, nad morzem i na Mazurach, na łódce, ale nie wszyscy tak lubią, nie wszyscy tak chcą, ale pan minister uważa, że w tym roku może to dotyczyć większość z nas, o ile w ogóle będziemy mieli odwagę, siły, no i tak jak powiedziałem, pieniądze, aby wyruszyć na wakacje. Moi drodzy, no ale zanim wakacje, to posłuchajmy, jak dziś pracujemy, jak dziś miasto pracuje dla was, jak dziś miasto pracuje, aby ograniczać skutki epidemii. Zacznijmy od najważniejszego, czyli od pomocy dla szpitali. Moi drodzy, jak dotąd, jako miasto, czyli my wszyscy, wydaliśmy z budżetu 18 milionów, prawie 18 milionów złotych na walkę z koronawirusem. Bardzo dużo, prawda? I to jest właśnie między innymi pomoc dla szpitali. Przypomnę Wam, że od początku trwania epidemii na pomoc właśnie sensu stricte dla szpitali przeznaczyliśmy kwotę 5 milionów złotych, z czego tylko na środki ochrony osobistej, czyli maseczki, fartuchy, gogle, przyłbice i tym podobne, wydaliśmy 2 miliony złotych. Kupiliśmy też 2 ambulanse, to jest prawie 2 miliony złotych.
No i te pieniądze na zakupy oczywiście testów na koronawirusa i wszelkiego rodzaju inny niezbędny sprzęt, to właściwie wszystkich wrocławskich szpitali, zakupy środków dezynfekcji, ochrony osobistej, także dla innych służb niż służby medyczne, bo także dla placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej. Tam to wszystko trafiło. Moi drodzy, dzisiaj natomiast przekazaliśmy 13 tysięcy rękawic i 2 tysiące masek ochronnych dla Straży Miejskiej i dla Komendy Miejskiej Policji, bo wprawdzie policja w polskim ustroju nie jest miejska, nie jest municypalna, ale to w dużej mierze miasta wspierają policję. I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o podział zadań w tym kraju. Tam jedni mówią, że jest super, że jest fajnie, że niczego nie brakuje, a z drugiej strony, gdyby nie samorządy, które wspierają i policję, i straż pożarną, to ta by działała w dużo gorszych warunkach, może w ten sposób, w dużo gorszych warunkach z mniejszą liczbą nowych pojazdów, nowego sprzętu. Tak by po prostu było. Także proponuję tym, którzy dzisiaj o różne rzeczy oskarżają samorządy, po prostu zamiast oskarżać, to dziękować i cenić, że udało się w Polsce przez 30 lat zbudować silny i solidny samorząd. Moi drodzy, przygotowujemy się także oczywiście do otwarcia wrocławskich żłobków i przedszkoli. O tym jeszcze za chwilę, ale i powiem wam, co dzisiaj zrobiliśmy. Natomiast na potrzeby naszego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przekazaliśmy 20 tysięcy maseczek, w które wyposażyliśmy naszych seniorów. Moi drodzy, smutna wiadomość ze szpitala specjalistycznego imienia Marciniaka, bo mamy tam potwierdzenia zakażenia koronawirusem i z tego powodu cały oddział neurologii, także spod oddziałem udarowym tej właśnie placówki, ograniczył działanie i nie przyjmuje nowych pacjentów. To tak na marginesie, żebyście wiedzieli. Natomiast fajnie rozkręca się ten punkt mobilny badań, porządne auta podjeżdżają, jak widzę. Punkt mobilny badań na naszym stadionie. I słuchajcie, to co jest ważne, to przychodzą tam także pracownicy służby zdrowia. I słuchajcie, w związku z tym, że jest duże zainteresowanie, organizatorzy zdecydowali się, że będą także obsługiwać mieszkańców w soboty w godzinach 9-12, a w dni powszednie, przypominam wam, to funkcjonuje między godziną 8 a godziną 14. I od poniedziałku, słuchajcie, do czwartku punkt odwiedziło kilkaset osób, w tym ponad 100 przedstawicieli właśnie zawodów medycznych, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności, fizjoterapeuci. Tylko dziś, z tego co pamiętam, punkty odwiedziło ponad 80 właśnie przedstawicieli tych zawodów. Moi drodzy, także 120 testów dla medyków ufundowała sieć 6 wrocławskich przychodni, a my przeznaczyliśmy, prawda, 100 tysięcy na kolejne badania właśnie białego personelu. Pan minister mówi, powinni się badać, wprawdzie nie stwarzają do końca im takich warunków, mam na myśli o badania białego personelu wszystkich zawodów tej branży medycznej, ale my we Wrocławiu stwarzamy na tyle, na ile oczywiście możemy, ponieważ też nas na wszystko, moi drodzy, nie stać, ale z całą pewnością to, co można, to robimy. Jeszcze w poniedziałek podejmiemy decyzję o kolejnej transzy środków, którą myślę, że zasilimy właśnie te testy właśnie dla tych ludzi. Moi drodzy, taka historia, nie wiem, czy pamiętacie, troszeczkę teraz z innej beczki, a właściwie to z innego słoika, można powiedzieć, bo kiedyś prosiłem was o to, abyście oddawali swoje puste słoiki dla sióstr Elżbietanek, które w te słoiki później wlewają zupy dla osób potrzebujących i bezdomnych. I powiem wam, że ta akcja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, bo udało się zebrać naprawdę bardzo dużo tych słoików. Widzicie, jak one są tutaj na pace zapakowane. Także chciałbym podziękować moim współpracownikom z urzędu, bo udało się w samym urzędzie zebrać 24 kartony. Także to wszystko pojechało. Wesprzemy Elżbietanki, które potrzebują to do prowadzenia jadłodajni. Uważam, że trzeba wszystkim mówić także o takich małych, drobnych, ale fajnych gestach. Bardzo wam za to, moi drodzy, dziękuję. Słuchajcie, mapa przedsiębiorców. To jest taka informacja, że we współpracy z wrocławską firmą ZADO przygotowaliśmy, a dokładnie nasze Biuro Rozwoju Gospodarczego, przygotowaliśmy taką specjalną mapę z lokalnymi sklepami, które, moi drodzy, oferują zakupy z dostawą lub bezpiecznym odbiorem osobistym. No i dzięki temu można bezpiecznie
bezpiecznie zrobić zakupy, a także, a może przede wszystkim wesprzeć właśnie naszych włocławskich producentów i usługodawców. Słuchajcie, możecie tą mapę znaleźć pod adresem www.zado.pl. Do mapy mogą także cały czas dopisywać się oczywiście kolejni przedsiębiorcy. Hasło akcji to hashtag Wrocław zdalnie lokalnie. Fajna akcja, promujemy to co wrocławskie, teraz Wrocław. Pamiętacie, kiedyś była taka akcja Teraz Polska, a teraz mamy akcję Teraz Wrocław. Wspieramy i przedsiębiorców wrocławskich, i gastronomów, i usługodawców. Po prostu wspieramy się nawzajem w tej jednej naszej dużej wrocławskiej rodzinie. Moi drodzy, żłobki i przedszkola. Tą wiadomość wam, informację zapowiadałem wcześniej. Ja dzisiejszy dzień spędziłem między innymi w przedszkolu Niezapominajka, którego ekipę całą na czele z panią dyrektor Kasią pozdrawiam. To akurat duże przedszkole, 19-oddziałowe, prawie 500 dzieci, ale przy tych warunkach, przy tych wskaźnikach, jakie zostały narzucone przez rząd, to możemy tam uruchomić 7-8 oddziałów i przyjąć 80 dzieci. Popatrzcie, jaka jest różnica. Byłem zobaczyć, jak to wszystko wygląda, porozmawiać, a to jest w ogóle urocze i fajne miejsce na wrocławskiej Klecinie. Mieszkańców Kleciny serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, od poniedziałku chcemy otworzyć 154 placówki. Otwieramy żłobki. 14, nie wiem czy się uda otworzyć 15, bo na razie mamy tam tylko zgłoszenie jednego dziecka i otwieramy 139 przedszkoli. Zamkniętych zatem pozostanie dalej kilka placówek przedszkolnych, no głównie z powodu takiego oto, że nie udało się skompletować kadry, ale to przede wszystkim z uwagi na wiek, bo jednak ten personel 60+ może pracować no co najwyżej zdalnie, chyba że jest zdrowy, a także no to jest spowodowane różnymi chorobami i zasiłkami. To jest zupełnie, moi drodzy, zrozumiałe. I teraz tak, żeby wam pokazać troszeczkę na liczbach, jak to wygląda, jak wygląda uruchomienie takiego, moi drodzy, zadania, na które nam rząd dał tak mało czasu. Dlatego ja się nie zdecydowałem od 6 maja uruchomić tych miejsc, ponieważ byłoby to nieodpowiedzialne. Nieodpowiedzialne. I słuchajcie, od poniedziałku do pracy stawi się ponad 2,5 tysiąca pracowników. 42 pracowników żłobków, których bardzo serdecznie pozdrawiam i trzymam kciuki za naszą całą ekipę żłobkową i ponad 2100 nauczycieli w przedszkolach, ale także pozostałego personelu administracyjnego, bez którego po prostu tych placówek by nie było. Moi drodzy, przetrwaliśmy ten trudny czas, przed nami kolejne wyzwania. Musieliśmy także, nie pobierając żadnych opłat od rodziców, ten czas jakoś przetrwać. Tak? Też to błagam, docencie takie rzeczy, tak? ponieważ no, trzeba było mimo wszystko te placówki utrzymać. Były tam pewne koszty, które trzeba było ponieść jednak w tym długim czasie epidemii. Słuchajcie, sondowaliśmy potrzeby rodziców, tak? Sondowaliśmy potrzeby rodziców, zanim to się wszystko zadziało. Około 20% rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i ponad 30% rodziców dzieci w wieku do lat 3 wyraziło gotowość skorzystania z usług tych placówek. Raz jeszcze, to w liczbach bezwzględnych oznacza, że 2,5 tysiąca dzieci mogłoby pójść do przedszkoli, że inaczej. Mamy 18 tysięcy dzieci w przedszkolach, natomiast pójdzie około 3 tysięcy, 15 zostaje. Jeżeli chodzi o żłobki, o ile dobrze pamiętam, to jest około 300 dzieciaków. Zobaczymy, jak będzie w poniedziałek. Tu niektórzy pytają, a kiedy informacja, a jaka informacja? Słuchajcie, przecież każdy rodzic pozostaje w kontakcie albo z dyrektorem, albo z kierownikiem żłobka, z opiekunami. Oni już te informacje mają, oni przecież sondowali rodziców, oni się jeszcze będą do rodziców zwracali. Słuchajcie, te rzeczy robimy w czasie rzeczywistym, ponieważ to jest szalenie trudne zadanie. Oczywiście placówki zgodnie ze wszystkimi wskazaniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy,
Ministerstwa Edukacji Narodowej, głównego wreszcie inspektora sanitarnego będą pracować w ograniczonym trybie, i to nie są nasze wytyczne. To od razu mówię i od razu się tłumaczę, żeby nikt nie miał do nas o to, moi drodzy, pretensji. Na przykład zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego należy ograniczyć liczbę dzieci do 12 w grupie, przy czym do grupy powinni być przyporządkowani na przykład ci sami opiekunowie. Zajęcia powinny odbywać się w jednej sali, a minimalna przestrzeń to 4 metry kwadratowe na jedną osobę. W salach nie powinny, już w tej chwili nie ma, nie powinny znajdować się przedmioty i zabawki, które trudno zdezynfekować. Dzieci nie powinny przynosić własnych zabawek, a wyposażenie placówek powinno być regularnie czyszczone i dezynfekowane. I będzie. Sale mają być regularnie wietrzone. To też będziemy oczywiście robić szczęśliwie wiosna, lato. Grupy dzieci nie powinny przenikać się między sobą, stykać. Należy unikać spotykania się rodziców różnych grup przy odprowadzaniu dzieci oraz należy zachować określony dystans między sobą. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i opiekunów. Nie rekomendujemy i o to prosiliśmy, aby dziadkowie nie przyprowadzali dzieci i nie odprowadzali, tak jak to czasami jest w zwyczaju. Chodzi o troskę o wszystkich, także o dziadków, o seniorów, którzy są przecież jednak w grupie ryzyka. Pracownicy placówki powinni mieć dostęp i mają już dostęp w tych placówkach, w których wystartujemy, dostęp do środków ochrony osobistej, rękawiczek, maseczek, przyłbic. Widziałem, jak to dzisiaj jest wszystko poustawiane. Ci pracownicy, którzy nie będą mogli pracować, bo mają więcej niż 60 lat, będą zdalnie pracowali. O nich także, moi drodzy, pamiętamy. No oczywiście obowiązkowe noszenie maseczek, szczegółowe instrukcje będą znajdowały się we właściwym miejscu. Jak się przygotowywaliśmy? Jeszcze raz, bo to jest bardzo trudne i pełne wyzwań zadanie. Jak się przygotowywaliśmy do otwarcia? Po pierwsze, kontaktowaliśmy się z dyrektorami i kierownikami placówek. Sprawdzaliśmy dostępność, czy ludzie mogą pracować, w jakim stopniu mogą pracować. I to zarówno w żłobkach, jak i w przedszkolach. Sondowaliśmy potrzeby rodziców. Wyposażyliśmy placówki w środki ochrony osobistej, płyny, fartuchy, rękawice, maseczki, przyłbice ochronne, o tym mówiłem. Przygotowaliśmy specjalne procedury przyjmowania i odprowadzania dzieci. Mamy dodatkowe regulaminy i informacje, wzory niezbędnych do przyjęcia dzieci, także oświadczeń. Technicznie przygotowaliśmy placówki, czyli pousuwaliśmy te wszystkie sprzęty, które nie będziemy w stanie zdezynfekować. Jakie będą zasady funkcjonowania? Przedszkola będą pracowały w dotychczasowych godzinach od 7 do godziny 16, podobnie żłobki, po to, żeby też dać później szansę dezynfekcji tych miejsc. No i moi drodzy, i kolejność, tak? Ponieważ inaczej się pani Janina pisze, że to jest masakra, ale raz jeszcze, no nie musimy posyłać, a jeżeli ci, którzy nie chcą, ci, którzy nie muszą, ci, którzy mogą uruchomić instytucję dziadka, opiekunki, no to muszą to zrobić, a innego wyjścia nie ma, ponieważ rząd innego wyjścia i innych możliwości nam nie stworzył. Nie stworzył po prostu, a niektórzy muszą ruszyć, ale nie ma obowiązku. Natomiast do 24 czekamy, a później trudno, trzeba wywierać jakąś presję po to, żeby na przykład zasiłek mógł zostać przedłużony. Nie ma innego wyjścia. Po prostu innego wyjścia nie ma, a my robimy wszystko, aby to było bezpieczne, choć też nam się to wszystko nie podoba. Pierwszeństwo na przykład w przyjęciu będą mieli oczywiście pracownicy systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID. Ktoś tutaj pisze o testy dla nauczycieli przedszkolnych. Nie ma takiej opcji. My nie mamy na wydanie tylu testów i nie ma takiej możliwości zrobienia tych testów. Trzeba by zresztą je robić codziennie. To jest działanie bez sensu kompletnie w tych warunkach. W tych warunkach to jest działanie bez sensu. Musimy zacząć jakoś z tym żyć, skoro, tak jak wam na początku mówiłem, drodzy państwo. Skoro tak, to nie będziemy codziennie robić testów. Trzeba też włączyć jakąś racjonalność do tej całej skomplikowanej i trudnej operacji, prawda? No bardzo proszę się po prostu zastanowić, tak? Służby związane z utrzymaniem miasta. Słuchajcie, w miarę posiadania wolnych miejsc będziemy przyjmować kolejne dzieci, rodziców, opiekunów, którzy będą przedstawiać także jakieś oświadczenia, zaświadczenia o tym, że pracodawcy oczekują ich pilnego powrotu do pracy. Znowu jest pytanie o testy dla pracowników. Chce pani być testowana codziennie, czy w jakim trybie? Co 2 dni, co 3 dni, co 4 dni? Raz jeszcze, odwołujmy się do pewnej racjonalności, dobrze?
No i moi drodzy, no oczywiście, że warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie stosownych oświadczeń przez rodziców, że są świadomi jednak też tych czynnik ryzyka, bo tak jak pisze profesor Simon, tak, a to jest autorytet dla nas tutaj we Wrocławiu, z jednej strony trzeba luzować i trzeba zacząć te rzeczy jakoś urealniać i zacząć normalnie funkcjonować, ale z drugiej strony cały czas musimy pamiętać o ryzykach. I w takiej oto sytuacji się znaleźliśmy. I to nie ja tą sytuację wymyśliłem. Ja jedynie próbuję tej sytuacji sprostać razem z dzielnymi pracownikami żłobków i przedszkoli, którym za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję, bo 80% załogi i żłobków i przedszkoli stoi na wysokości zadania. Stoi na wysokości zadania i bardzo im za to wszystko dziękuję. I powiem wam, że nawet są tacy po 60 roku życia, którzy są gotowi pójść do pracy. Takich mamy po prostu wspaniałych ludzi. Jak będzie dalej? Zobaczymy. Będziemy codziennie wyciągać wnioski, będziemy codziennie obserwować, będziemy stale ten system poprawiać, jeżeli będzie trzeba. Także miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Ja wierzę w nasze kierowniczki żłobku, wierzę w nasze dyrektorki przedszkoli. To są osoby, które na co dzień dbają o reżimy sanitarne w tych miejscach. Ja jestem przekonany, że wszystko będzie dobrze. Po prostu wierzę w te osoby i one na pewno nie pozwolą nikogo narazić na niebezpieczeństwo. Ale też duża odpowiedzialność po stronie rodziców. Żadnych chorych, zakatarzonych, zasmarkanych dzieci nie puszczamy, tak jak to się czasami niektórym zdarzało. Nie wolno tak robić po prostu. Nie wolno tak robić. Musimy wszyscy uważać i musimy się nauczyć po prostu z tym żyć. Moi drodzy, tyle, bo będę się już powtarzał. Inwestycje. Chcę wam pokazać dużą inwestycję, o którą często pytacie. To są nowe mosty Chrobrego. Dlaczego o nich dzisiaj mówię? Bo jak informowałem jakiś czas temu, rozstrzygnęliśmy przetarg, a dzisiaj, moi drodzy, podpisaliśmy umowę. To są oczywiście mosty w ciągu drogi wojewódzkiej 455. Moi drodzy, wykonawca ma 24 miesiące na zrobienie takich właśnie dwóch mostów łączących Sępolno ze Swojczycami. Koszt tej realizacji to jest 70 milionów złotych. To jak ktoś pyta, na co idą pieniądze, spyta. 70 milionów złotych. Co wybudujemy za te pieniądze? No przede wszystkim wybudujemy most południowy. On będzie nad tym kanałem przeciwpowodziowym. Z ponad 150 metrów długości. Most północny, który będzie nad tym kanałem żeglownym. On jest krótszy, 75 metrów. Będzie jezdnia dla samochodów. Po obu stronach będą oczywiście chodniki, ścieżki rowerowe, będą mosty ładnie oświetlone. Przebudujemy także rzeczy, na które nigdy albo mało kto zwraca uwagę. Sieć gazową, wodną, kanalizacyjną, MKT. Później co zrobimy? Nośność tych mostów to będzie 50 ton, a obecnie ze względu na pewne ograniczenia związane ze złym stanem technicznym jest ograniczenie na istniejących mostach do 15 ton. No i na moście, to co ważne, zostanie już zainstalowane torowisko tramwajowe, które mam nadzieję, że w przyszłości zostanie wykorzystane przez tramwaj, który pojedzie na Swojczyce. Ja przypomnę, że my już mamy taką koncepcję przedłużenia tramwaju z Sępolna na Swojczyce. Kiedy to się stanie, zobaczymy. Najpierw trzeba wybudować mosty, a później jeszcze znaleźć finansowanie. Teraz oczywiście COVID nam troszeczkę w tym popsuł, no ale będziemy po prostu, moi drodzy, tego szukać. Kochani, dalej. Aquapark. Ja was często informuję o tym, co się dzieje po prostu na różnych inwestycjach miejskich. Tutaj budujemy zewnętrzne baseny. Praca w RE, jak widzicie, niecki basenowe się wylewają, stopy nad budynkami sanitarnymi. Także tak to wygląda. To są zdjęcia z pola budowy. Fundamenty są wylane zarówno w basenie rekreacyjnym, jak i w brodziku. Będzie fajny brodzik dla dzieci. Moi drodzy, a kiedy my w ogóle te miejsca otworzymy? Też nie wiemy, kiedy te miejsca otworzymy. Mam nadzieję, że wkrótce. Moi drodzy, no i oczywiście na te wszystkie inwestycje cały czas potrzebne są pieniążki, dobrze? Także pani Brygida pisze, że co ja opowiadam jak rząd? Niech pani wróci jeszcze raz z tym tematem, dobrze? Bo te takie luźne, swobodne komentarzyki, tak wróćmy do nich, ok? Wróćmy do nich i zmierzmy się z nimi, dobrze? I rozmawiajmy merytorycznie, dobra? A nie w taki głupowaty sposób. Dobrze, to jest właśnie rozliczanie PIT-u, bo na to nam są potrzebne pieniążki.
I was bardzo, moi drodzy, o to proszę. Dla fanów futbolu, bo tacy też są, moi drodzy, ruszają rozgrywki ekstraklasy. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że 27 w piątek, nie, 29 zostanie rozegrana 27 kolejka. Śląsk zagra z Rakowem Częstochowa, jeżeli dobrze pamiętam. Jesteśmy na czwartym miejscu. Zobaczymy, trzymamy kciuki. Sport też jest, był i pozostanie we Wrocławiu dla nas szalenie ważny. Dzisiaj jest Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. Mówię o tym i składam życzenia wszystkim pracującym w bibliotekach, bo za chwilę je otwieramy. Dokładnie 14, moi drodzy, otwieramy 24 filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, a dzisiaj w Dniu Bibliotekarza najlepsze życzenia wszystkim, moi drodzy, posyłam. 8 maja to jest także Światowy Dzień Kierowcy Zawodowego, Światowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Pani Krystyna, fachowiec od zadłużenia. Dobrze, moi drodzy, Światowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Wszystkim kierowcom zawodowym, w tym kierowcom MPK, najlepsze życzenia i panom, i paniom. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. No i dzisiaj jest przede wszystkim Dzień Zwycięstwa, tak? Moi drodzy, 8 maja, 75 lat temu zakończyły się działania wojenne. Zakończył się ten dramat, ten horror, który kosztował życie i zdrowie miliony ludzi na całym świecie. Ja was dzisiaj serdecznie zapraszam na film, który zamierzam umieścić na Facebooku wieczorem, gdzie będę was zachęcał do tego, abyście zobaczyli tysiąclatkę w naszym Muzeum Miejskim, a mam nadzieję, że docelowo sami ją zobaczycie. Słuchajcie, dzisiaj jest także taka fajna historia, ponieważ pani Stanisława Bartosiewicz, pani profesor Stanisława Bartosiewicz obchodzi 100. urodziny. Zdrowia i wszelkie pomyślności dla pani profesor. Mieliśmy się spotkać osobiście, no ale z powodów oczywistych nie możemy tego zrobić. To jest legenda wrocławskiego świata akademickiego, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego, doktor honoris causa tej uczelni, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. No, pani profesor w ogóle była jedną z pierwszych studentek w powojennym Wrocławiu. Wysłałem pani profesor od nas wszystkich bukiet kwiatów i list z życzeniami. Mam nadzieję, że jak już się wszystko zakończy, będziemy mogli się razem zobaczyć. Moi drodzy, no i jeszcze takie rzeczy z kultury. Mobilna scena Strefy Kultury działa. To jest tak, że na różnych wrocławskich osiedlach, podwórkach prowadzone są koncerty. Tym razem Bartosz Niebielecki i Alicja Janosz oraz Piotr Świętoniowski będą grali na jednym z trzech wybranych dziś podwórek na Krzykach. Zapraszam was bardzo serdecznie. Szczegóły znajdziecie na stronie Wrocławskiej Strefy Kultury. To jest bardzo fajna impreza. Ja ją jutro dam na Facebooka, żebyście mogli, moi drodzy, zobaczyć. No i dla miłośników koncertów, znacie tych panów? Na pewno znacie tych panów. Tak, to jest Kings of Leon. Kings of Leon, ten koncert miał być na stadionie. Tak bardzo mi się marzyło, żeby ożywić stadion po takiej przerwie. Miały być dwa koncerty, Podsiadło i Kings of Leon. No, z tych powodów, jakie mamy dzisiaj, te koncerty się nie mogą odbyć, ale odbędą się za rok, także mam nadzieję, że wówczas się na nich zobaczymy. I tu ważna informacja dla fanów, te wasze bilety właśnie będą ważne za rok. No i a póki co na przykład możecie skorzystać z oferty Vertigo Jazz Club. To jest jeden z najlepszych klubów jazzowych, Charity Live Concert. Słuchajcie, dzisiaj o godzinie 19 wejdźcie zobaczyć utwory Louisa Armstronga i wielu innych wykonawców. Naprawdę fajna historia. No i słuchajcie, spacery wirtualne po Wrocławiu. Póki co spacery wirtualne po Wrocławiu, bo cały czas, moi drodzy, musimy na siebie uważać. Lepiej tak, i tak jest ciągle bezpieczniej. Jutro ukochany przez nas wszystkich Ostów Tumski o godzinie 11 na fanpage'u Visit Wro. No i moi drodzy, i co jeszcze? No została na koniec polityka. Dzisiaj jest kolejny dzień, kiedy dowiadujemy się, kto jest winny temu, że wybory nie odbyły się w naszym kraju. No poza opozycją oczywiście winni są samorządowcy. Dzisiaj pan Piotr Müller, który jest rzecznikiem rządu, kolejny raz to powiedział. A my po prostu nie chcieliśmy przekazać waszych danych podmiotom do tego nieuprawnionym, w sytuacji, kiedy
nie było stosownej podstawy prawnej, czyli po prostu staliśmy na straży tych wszystkich rzeczy. Dzisiaj próbuje się mówić, że winni są samorządowcy i opozycja, i to jest bardzo niefajne i bardzo nieładne. Ja bym powiedział, że to jest nawet wstydliwe. Myślę, że kiedyś się po prostu ktoś powinien tego wstydzić, i to znowu nie jest uprawianie, to nie jest uprawianie polityki, tylko ocena tego wszystkiego, co się dzieje, moi drodzy. Smutno mi, tym bardziej, że wybory i te dotychczasowe przygotowania coś nas kosztowały. Kosztował nas na przykład kart wyborczych około 4 milionów złotych. Mówi się także, że przygotowania Poczty Polskiej kosztować mogły nawet 600 milionów złotych. No ale tak sobie myślę, że kto bogatemu zabroni, stać nas na to, skoro nas na to stać, i to jeszcze w takim szczególnym czasie, to sobie ponosimy te koszty. No i jeszcze jedna informacja, dowiedzieliśmy się, że wicepremier Sasin nie miał nic wspólnego z organizacją wyborów. No właśnie. No i takim właśnie ciekawych czasach przyszło nam, moi drodzy, żyć. Książkę wam w takim razie polecę, zanim wrócę do takiego też politycznego może nieco suchara, bo innego nie mam dzisiaj. Słuchajcie, Norman Davies, ważna postać dla Wrocławia, który bywał tutaj niejednokrotnie. Szlak nadziei, czyli armia generała Andersa, myślę, że na dzień zwycięstwa idealnie pasuje. A jeżeli chodzi o suchara, to nie mam jakiegoś takiego wybitnego suchara. Jest taki suchar, który jest, powiedzmy, trochę nowszym sucharem. Czego w życiu nie można wybrać w Polsce? Czego w życiu w Polsce nie można wybrać? Nie można wybrać rodziców, nie można wybrać narodowości, no i nie można wybrać prezydenta. To są, jak się okazuje, te trzy rzeczy niewybieralne w Polsce, bo już dawno ustalone. Moi drodzy, no to tyle, nie męczę was. Mam nadzieję, że dobrze ten czas ze mną spędziliście. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Będziemy powoli odmrażać się, ale pamiętajcie, za każdym razem to będzie powolne i bezpieczne odmrażanie, tak abyśmy nie ryzykowali zbyt wiele. Wszystkich was bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za to, że poświęciliście mi swój czas. Dobrego wieczoru wam życzę, dobrego weekendu i do zobaczenia. Niech żyje Polska oczywiście i niech żyje Wrocław. Szczególnie w dniu zwycięstwa. Tych zwycięstw jeszcze, myślę, przed nami wspólnych dużo. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.